Cześć, dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić efekt przeciętego napisu. Na początek otwórzmy sobie nowy obraz. Ja ustawię sobie 1920 na 1080. Kolor tła powiedzmy, że wezmę jakiś odcień fioletowego. OK. Edycja wypełni kolorem pierwszoplanowym. Wracam do podstawowych kolorów i zmieniam kolejny, żeby napis był biały. Czcionka oczywiście dowolna. Tu mamy nasz napis, tylko trochę większy. OK. I powiedzmy gdzieś mniej więcej tak go na środek. Teraz przechodzę tutaj do ścieżek. Zaznaczam jeden punkt, na drugim końcu gdzieś drugi punkt. No i tu powiedzmy gdzieś kończę to. Żeby zakończyć, muszę kliknąć Ctrl. I z tego punktu do ostatniego i mamy zamknięty. Klikam Enter. Mamy naszą ścieżkę, zaznaczenie. Klikam sobie przesunięcie prawym przyciskiem myszy, zaznaczenie, oderwij. I teraz z kontrolem przesuwam nasz dół napisu, powiedzmy coś takiego. I jeszcze do tego delikatnie do góry. Żeby tu nie było po prostu przerwy między tymi dwoma połówkami. I klikam na utworzenie nowej warstwy. OK, tu mam przecięcie naszego napisu. Żeby wyglądało to lepiej, zrobimy tu taki, powiedzmy, cień w środku. Czyli tworzymy sobie nową warstwę na przezroczystości. Przechodzimy w odręczne zaznaczenie. I tu na środku rysujemy sobie jakiś tam, powiedzmy, wzorek. Żeby za daleko nie uciec tylko od tego środka, powiedzmy coś takiego. Edycja wypełni kolorem tła, czyli czarnym. No i mamy coś takiego. Zaznaczenie brak. I teraz przechodzimy w filtry, rozmycie Gaussa. No i tu w zależności od tego, jaki efekt chcemy uzyskać, ustawiamy sobie moc rozmycia tego Gaussa. Ja myślę, że no coś takiego jest, powiedzmy, w miarę widoczny. Tutaj ten cień na dole też, powiedzmy, że to 18,5 jest tak w miarę ok dla mnie. Ok. Teraz przechodzimy tutaj w ścieżki. Ja już mam tą zakładkę otwartą, tu jest ścieżki. Klikamy sobie tutaj na oko, żeby zobaczyć tą ścieżkę. Muszę znowu przejść tutaj w narzędzie ścieżki. Klikam sobie na nią, klikam Enter i klikam Delete. I usunął się nam dół tego cienia. A już mogę wyłączyć. Zaznaczenie brak. No i wygląda to coś takiego. Można na tym zakończyć, ale ja co jeszcze chcę zrobić, to chcę zrobić może sobie troszeczkę ładniejsze tło. Więc tutaj utworzę sobie nową warstwę na przezroczystości. Napis jest gotowy, ale ja bym może chciał jeszcze zmienić tło. Więc jestem na warstwie tło. Tutaj wchodzę w kolory i wybieram ten kolor fioletowego, który miałem. I powiedzmy, że chciałbym, no nie wiem, coś z czerwonym może pomieszać, coś tam takiego. I wchodzę w gradient, kolor pierwszoplanowy na drugoplanowy. Tu mam wyświetlone mniej więcej, jak to będzie wyglądać. I powiedzmy, przyciągam coś takiego. To już w zależności od Was zależy, czy chcecie mieć, powiedzmy, nie wiem, więcej czerwonego, czy więcej fioletowego, czyli kolorów, które Wy chcecie. Możecie też oczywiście sobie na przykład tak zrobić, wtedy fioletowy będzie od góry, czerwony od dołu. Co jeszcze można zrobić? Na przykład możemy wybrać zamiast liniowego, możemy sobie wziąć promienisty, czyli będzie się rozchodzić na boki. Wtedy weźmiemy sobie od środka i na zewnątrz i wtedy mamy środek, mamy fioletowy, z zewnątrz powiedzmy jest ten taki czerwony, bordowy. Ja się nie na kolorach nie znam. Ale ja sobie zostawię na razie na liniowym i machnę coś takiego, powiedzmy, mniej więcej i Enter. I
Tak wygląda, prezentuje się nasz przecięty napis.